Anhesz, która kilka dni temu uległa poważnym poparzeniom, nie żyje. Aktorka od chwili wypadku przebywała w śpiączce. Anhesz nie żyje. Smutną wiadomość o śmierci 53-latki przekazują media za oceanem, powołując się na informację uzyskaną od rodziny aktorki. Anhesz została odłączona od aparatury podtrzymującej życie. Anhesz od kilku dni przebywała w śpiączce po tym, jak w wypadku samochodowym doznała ciężkich poparzeń. Jej życie podtrzymywała aparatura, a rodzina miała smutną świadomość jej poważnego stanu. Niestety, w wyniku wypadku Ann doznała poważnego uszkodzenia mózgu związanego z niedotlenieniem i pozostaje w śpiączce. Jest w stanie krytycznym, mówił dla People rzecznik 53-latki. Anhesz już dawno podjęła decyzję o byciu dawczynią organów. W czasie śpiączki oceniano, które z nich pobrać do transplantacji. 53-letnią aktorkę pożegnała jej przyjaciółka, Nancy Davis, która podziękowała jej m.in. za wkład w działanie organizacji Raceto i Raise MS zajmującej się stwardnieniem rozsianym. Niebo ma nowego anioła. Moja kochająca, miła, zabawna, ujmująca i piękna przyjaciółka Anhesz poszła do nieba. Będę za nią strasznie tęsknić i będę cieszyć się wszystkimi pięknymi wspomnieniami, którymi się podzieliłyśmy. Ann była zawsze najmilszą, najbardziej troskliwą osobą, która wydobywała ze mnie to, co najlepsze. Była bardzo wspierająca we wszystkim, robiła co mogła, by pomóc Raceto i Raisems. Zawsze mówiła tak, gdy miała pewność, że może wnieść coś swoim talentem i kreatywnym geniuszem, aby pomóc znaleźć lekarstwo na stwardnienie rozsiane. Moje serce jest złamane, napisała, wciąż prowadzone jest śledztwo w sprawie wypadku, który spowodowała Hesz. Piątego sierpnia kobieta wjechała samochodem w budynek, co wywołało pożar. W organizmie aktorki nie wykryto jednak obecności alkoholu, a kokainę i fentanyl. Pojawiły się jednak podejrzenia, że ta druga substancja to kwestia środków podanych w szpitalu. Przyczyna samego wypadku nie jest jednak jeszcze znana.